Cześć, od ponad tygodnia używam nowego tabletu Yoga Lenovo, tego o dziwnym kształcie. Ma on ekran o przekątnej 10 cali, bardzo ładny garb i taką fikuśną nóżkę z tyłu. Z pewnością wyróżnia się on na tle innych tabletów, ale czy warto zawiesić na nim oko? Nie ma co owijać w bawełnę. To, co zwróciło Waszą uwagę na Yoga Lenovo, to na pewno jego kształt, gdyż na jednym brzegu znajduje się grube, cylindryczne wybrzuszenie. Umiejscowiono w nim wejście na słuchawki, aparat, głośniki i pojemną baterię, dzięki czemu reszta urządzenia jest wyjątkowo cienka. Są dwa powody, dla których takie rozwiązanie ma sens. Po pierwsze, pozwala niezwykle wygodnie trzymać tablet w pozycji pionowej, a po drugie, obciąża to urządzenie, gdy chcemy je postawić przed sobą na biurku. Niestety są też minusy takiego rozwiązania. Tradycyjnie trzymanie tabletu w pozycji poziomej jest niesłychanie męczące i po niedługim czasie zupełnie zrezygnujemy z używania go w ten sposób. Bezsprzecznie fantastyczne są skierowane do przodu i wbudowane w cylindryczny uchwyt głośniki. Dają one przyjemny, pełny i dzięki umiejscowieniu ich po tej samej stronie co ekran, niczym nieprzetłumiony dźwięk o dobrze odwzorowanej barwie. Używając Yoga Lenovo w domu, w ogóle nie czułem potrzeby korzystania ze słuchawek. Takie to są dobre głośniki. A teraz czas na kolejne minusy. Tym razem chodzi o wbudowane aparaty. Oba są umiejscowione w pozycjach uwzględniających wyłącznie użytkownika trzymającego tablet w pozycji pionowej. Frontalna kamera niemal zupełnie nie nadaje się do luźnych rozmów, gdyż tablet stoi sobie na biurku. Obiektyw jest umiejscowiony po lewej stronie urządzenia, przez co nasz rozmówca będzie nie tylko widział naszą twarz po prawej stronie kadru, ale też najprawdopodobniej będzie ona przycięta krawędzią ekranu. Co więcej, będzie pewnie również podirytowany tym, że cały czas patrzymy gdzieś w bok w jakąś nieokreśloną przestrzeń. Z kolei główny aparat wbudowany jest w uchwyt tabletu Yoga Lenovo, przez co praktycznie jedynym sposobem, w jaki możemy go używać, jest trzymanie go pionowo. Ze zdjęciami to spokojnie możemy przeżyć, ale kręcenie wertykalnych filmików? Naprawdę Lenovo? Co jak co, ale ten tablet ma absolutnie fenomenalną baterię. Wystarczy ona na niesłychanie długo, a gdy mało używamy urządzenia, Yoga może wytrzymać bez ładowania prawie tydzień. Dawno nie miałem sprzętu, którego mógłbym wrzucić do torby bez sprawdzenia stanu baterii. Najsłabszym elementem tego urządzenia jest jego ekran. Jak na 10-calowy wyświetlacz, rozdzielczość 1280x800 cali jest absolutnie nie do zaakceptowania. Rozmyte kolory i pikselowate brzegi ikon będą nas niesamowicie irytowały, a co gorsza, czasami podczas zmieniania ekranu wyświetlacz będzie zwiększał na ułamek sekundy jasność, przez co uzyskamy efekt dziwnego mrugania. Tak naprawdę Lenovo powinno się postarać i do sprzętu o tak fantastycznej baterii i tak dobrze zbudowanych głośnikach wrzucić przynajmniej jakiś porządny wyświetlacz, dzięki czemu oglądanie na nim w domu seriali byłoby absolutną przyjemnością. Podsumowując, tablet Yoga Lenovo niczego nie robi wybitnie, oprócz oczywiście pojemności baterii. Nie wiem dlaczego firma uparła się, że koniecznie należy używać ich tabletu wertykalnie. Moim zdaniem jest to spory minus, dlatego że w większości jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzymamy tablet w pozycji poziomej. Ostatecznie jednak, jeśli bardzo nam zależy na tablecie, którym się wygodnie czyta, mógłbym go polecić. Do wszystkich innych zadań niekoniecznie.